Czytanie z mądrości Syracha. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciwko jednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie Bogu. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pocieszenia, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, ani wejrzy najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Oto słowo Boże. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto
z daleka i nieśmiał nawet osioł z jej śmogiełu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej cierpliwość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, tego odszedł do domu usprawiedliwiony nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się umniejsza, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Opiekowali się rodzice swoim
to widać, jak panowie prawie stoją, jak cyrkowcy dosłownie i podkładają następną belkę, na której prawie stoją, albo wieszą, przyczepią do innej belki. No ale pytał się potem tych panów, jak to jest ich praca, że to tak muszą mieć specjalne szkolenia. No mówią, że muszą mieć specjalną szkołę o tym charakterze, ale to nie wymaga specjalnego wykształcenia, to jest pewnego rodzaju kurs, prawda, i umiejętność, plus do tego badania lekarskie, systematyczne, bo to wiadomo, jest praca na wysokościach. No ale jak ktoś ma rynek przestrzeni, to na pewno nie może na taką wysokość wejść i spojrzeć na dół, a co dopiero stać na takim rusztowaniu, albo na belce tego rusztowania, albo na rusztowaniu, który się jeszcze buja na tym dachem kościoła. A właśnie tak to mniej więcej wygląda. Kochani, jeszcze raz Wam dziękuję w tym momencie za to Wasze wielkie zaangażowanie. Niedługo wejdzie firma, która, czyli ta firma odejdzie, przyjdzie druga firma, która będzie już wykonywała właściwą pracę. Myślę, że wszystko przebiegnie na tym pierwszym etapie naszego remontu pozytywnie i wszystko uda się tam, czyli właściwie w odpowiednim czasie rozliczyć. Kochani, jeszcze nawiążę do tych talentów, bo teraz powiem o Zuzi, która dzisiaj gra na tej mszy świętej, gra u siebie klucze, gra na mszy dzisiaj po 11, czyli dużo dzisiaj gra, ale właśnie to jest taki klasyczny przykład, jak to można rozwijać swój talent, wchodząc w pewnym momencie swojego życia w wielką pracę. Tak samo inni organiści, dokładnie, aby osiągnąć pewne sukcesy, musieli także i wejść w odpowiednią pracę. A i ministranci, bo zobaczcie, tutaj są ministranci.
bóstwo. Ciebie prosimy. Yeah.
zaprosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć się dane mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On do wyboru nie wydał się na mękę ciągle i dzięki Tobie składając łaną i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Oh.
pamiętajmy o naszych zmarłych, zapowiedzi przez ślubne ziołkowskie Karol, dalej Karolina Rogalia, prawo sam przez sakrament małżeństwa. W czasie ostatniego liczenia wiernych naszej parafii było na mszach świętych 12% parafia. Natomiast chodzi o ofiarność na wiersze, zebraliśmy ponad 6 tysięcy złotych, to jest wyjątkowo dużo. Szczególne podziękowanie Bóg za wszelkim ofiarodawcy. Podziękowanie także i tym, którzy to brat opowiedz, co chcemy poświęcić o 11:00, co to jest. O godzinie 12:00 będzie poświęcenie przez Batek Panu Jerzy poświęcił nowy zakup jeden z szat liturgicznych, czyli konkretnie kadra, czyli taki płaszcz, który ksiądz zakłada do nabożeństw. Ona została ufundowana z tych pieniędzy, które zostały po prostu z pielgrzymki.